Szanowni Państwo, w wielu miastach Polski, także w Grudziądzu, działacze Prawa i Sprawiedliwości oraz różnych przybudówek tej partii działających w formie stowarzyszeń obwiniają samorządowców o gigantyczne podwyżki, które są wynikiem działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba powiedzieć jasno, samorządowcy nie mają wpływu na działania Prawa i Sprawiedliwości, przez które to działania mamy w Polsce bardzo wysokie ceny towarów i usług, w tym węgla, gigantyczną, jedną z najwyższych w Europie inflację, przez którą możemy kupić zdecydowanie mniej towarów niż jeszcze w ubiegłym roku, wyższe 18 punktów procentowych stawki VAT, między innymi na ciepło systemowe. Przypomnijmy, jeszcze w grudniu 2022 roku stawka VAT wynosiła 5%. Dzisiaj od stycznia wynosi 23%. Są to główne grzechy PiS, które powodują gigantyczny wzrost kosztów życia Polaków. I tu w Grudziądzu, na szczeblu samorządowym, nie mamy wpływu na to, jak działa rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie mamy wpływu na te generujące gigantyczne koszty przyczyny, na te grzechy Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowymi czynnikami, które wpływają na wzrost rachunków za energię cieplną, są znaczące opłaty za emisję dwutlenku węgla. W przypadku Grudziądza płacimy około 40 milionów złotych za emisję dwutlenku węgla, które te środki docelowo trafiają do budżetu państwa, którego autorem jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mają też wpływ na stawki opłaty za energię cieplną gigantyczne zaniechania rządu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie odnawialnych źródeł energii. Przez to, że odnawialne źródła energii nie są realizowane w tak znacznym stopniu, inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii nie są realizowane w tak znaczącym stopniu jak w innych krajach Unii Europejskiej, Grudziądzanie płacą zdecydowanie wyższe opłaty. Szanowni Państwo, porównaliśmy średnią cenę ciepła zarówno wśród miejscowości w naszym regionie, chociażby takich porównywalnych jak Inowrocław czy Włocławek, ale również w miastach, na które powołują się niektórzy działacze Prawa i Sprawiedliwości, ulokowani w różnych organizacjach pozarządowych, tworzonych na prędce, które są tak naprawdę przybudówkami tej partii. I Szanowni Państwo, proszę bardzo, w Grudziądzu stawka OPEC za gigajoule energii cieplnej wynosi 145,28 zł. Dla porównania, w Toruniu, gdzie działa spółka, której właścicielem jest Skarb Państwa, stawka ta wynosi 255,28 zł. W Gdańsku, który stawiany jest za przykład, stawka ta wynosi 145,68 zł. Tak kształtują się ceny w tych najbliższych Grudziądzowi pod względem wielkości, albo też pod względem porównań, które stosują niektórzy działacze Prawa i Sprawiedliwości, stawki za energię cieplną. To, co wspomniał przed chwilą radny Paweł Napolski, tak? Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, bo o tym też nie mówiliśmy. Ta konferencja jest konferencją radnych Lewicy i radnych Koalicji Obywatelskiej. To, o czym wspomniał, można spuentować w trzech, że tak powiem, punktach. Po pierwsze, że jeżeli mówimy o tym, iż opłata za ciepło jest w Grudziądzu bardzo duża, to ja mam pytanie i w jaki sposób odpowiedź, tak? I winowajcę. Winowajcą jest regulator, bo jeżeli te stawki były tak wysokie, to dlaczego regulator, czyli prezes Urzędu Regulacji Energetyki, powoływany przez premiera Morawieckiego, zatwierdził i zafundował w takiej kwocie podwyżki mieszkańcom Grudziądza. I nie tylko, bo ta rzecz ma się w całej Polsce. Mamy miasta, gdzie jest 400% podwyżki, mamy Piotrków Trybunalski, gdzie jest 90% podwyżki, Piaseczno 235%, ja mówię, z głowy bym mógł opowiadać i wymieniać te kwoty, proszę Państwa, naprawdę bardzo z wielu miast. Wspomniana tutaj była podwyżka podatku VAT. Mieszkańcy Grudziądza, dobrze, żeby wiedzieli o tym, że płacą 18% więcej za ciepło, ponieważ rząd od 1 stycznia zafundował im taką podwyżkę. O tym się nie mówi, a uważam, że powinno się mówić i to bardzo głośno. I trzecia sprawa tych 40 milionów, o których przed chwilą tutaj wspomnieliśmy, tak, z tytułu emisji dwutlenku CO2. 40 milionów rocznie Grudziądzanie poprzez OPEC muszą, że tak powiem, oddawać do budżetu państwa taką kwotę. Pytanie, później będzie na sam koniec odpowiedź na ten temat, tak? Ale pytanie, gdzie te pieniądze trafiają? Bo na pewno nie do Grudziądza.
Proszę o zabranie głosu panią radną Helenę Wagnerską. Szanowni Państwo, ja jako emerytka najbardziej właśnie wysłuchuję te wszystkie bolączki, te wszystkie podwyżki. Często się spotykamy na rynku i nie tylko. Także po prostu jest sytuacja dla emerytur najgorsza, szczerze mówiąc. Waloryzacja na przykład od marca jest 13,8. Ale inflacja już była w styczniu, nawet już może wcześniej była, po prostu 17,2. Więc już emeryci są 3,4 do tyłu przez ten krótki okres. A gdzie tu jest cały rok? Gdzie ta ich podwyżka? Ta podwyżka właśnie dla nich nie będzie miała większego znaczenia. Ona się rozpłynie gdzieś w przeciągu 2-4 miesięcy i emeryci są całkowicie bez niczego. Także naprawdę tutaj, tak jak koledzy mówią, sytuacja jest bardzo trudna. W Grudziądzu jest ponad 40% emerytów. Także tutaj jest warto po prostu zadbać o to wszystko. No ale zobaczymy, po prostu naprawdę jest to sytuacja nie do przyjęcia. Szanowni Państwo, apelujemy do działaczy Prawa i Sprawiedliwości, działających tych w strukturach partyjnych, ale także do tych osób, które działają w różnego rodzaju stowarzyszeniach, aby nie kłamali, nie manipulowali, ale przede wszystkim, Szanowni Państwo, aby nie wykorzystywali Grudziądzan do walki politycznej. A niestety ostatnimi czasy mieliśmy taką sytuację. Przykład jednej z mieszkanek naszego miasta został przedstawiony niezgodnie z rzeczywistością. Mówiąc krótko, w celu osiągnięcia korzyści politycznej. Drodzy Państwo, Grudziądzanom należą się jasne, czytelne, ale przede wszystkim prawdziwe informacje. I ku temu służy dzisiejsza konferencja. I Szanowni Państwo, chcemy raz jeszcze podkreślić, mówił o tym przed chwileczką przewodniczący Kowarowski, ciepło systemowe, a ściślej mówiąc regulacje prawne związane z tym, nie zapadają na szczeblu centralnym. Czyli mówiąc wprost, tutaj w Grudziądzu, ale na szczeblu samorządowym, ale na szczeblu centralnym, czyli w Warszawie. Idąc dalej, Szanowni Państwo, taryfy ciepła nie są zatwierdzane tu w Grudziądzu przez Radę Miasta, przez prezydenta Grudziądza, czy też prezesa OPEC-u, ale przez prezesa Urzędu Energetyki Cieplnej, czyli przez funkcjonariusza powołanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a ściślej przez premiera Mateusza Morawieckiego. A więc, Szanowni Państwo, są to istotne kwestie, na które samorząd w tym wypadku Grudziądza nie ma kompletnie żadnego wpływu. Tak jak nie mamy też wpływu na wiele innych czynników, które składają się na cenę ciepła. I drodzy Państwo, warto jeszcze przypomnieć o Krajowym Planie Odbudowy. To jest około 160 miliardów złotych. Krajowy Plan Odbudowy przewiduje, co ważne, to trzeba podkreślać, także pieniądze na tak zwaną energię zieloną, na szeroko rozumianą termomodernizację, której beneficjentem mogliby być Grudziądzanie, mogłyby być samorząd Grudziądza. Tych pieniędzy nie ma. Wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest hamulcowym w tym temacie. A więc tutaj ogromne pieniądze, które mogłyby ulżyć przeciętnemu Kowalskiemu w portfelu. No i Szanowni Państwo, najważniejsza też informacja, do której chcę jakby też wrócić, do podatku PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych. Radni Koalicji Obywatelskiej na specjalnie zwołanej konferencji już o tym alarmowali i o tym już mówili. My przygotowaliśmy specjalny apel i zachęcamy, aby wszyscy radni, szczególnie radni Prawa i Sprawiedliwości, złożyli podpis pod tym apelem do premiera Mateusza Morawieckiego. A przypomnę, że strata z podatku PIT za 2019-2023 w wypadku Grudziądza jest to około 117 milionów złotych. Te pieniądze mogłyby być w Grudziądzu. Tych pieniędzy nie ma. Z tym problemem borykają się także inne samorządy, stąd ten apel. Ale drodzy Państwo, to, że Prawo i Sprawiedliwość łupi samorządy i próbuje zniszczyć samorządy, o tym wiemy. Natomiast radni Koalicji Obywatelskiej, ale także i Lewicy wychodzą z kolejną propozycją, z kolejnym postulatem o szczegółach, przewodniczący Kowarowski. Państwo, tak jak organizujemy konferencję, to chcemy też pokazać i dać coś, o czym myślimy, że będzie dobre dla Grudziądza, ale nie tylko dla Grudziądza. Myślę, dla wszystkich systemów ciepłowniczych w całym naszym kraju. I stąd nasza propozycja podpisana dzisiaj w tej chwili przez naszą czwórkę. Jest to projekt uchwały, jest to także apel, tak? Będzie w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej Grudziądza o obniżenie stawki VAT na energię cieplną do poziomu 5%, tak jak to było
przed rokiem 2023 oraz przekazywanie 50% opłaty za emisję dwutlenku węgla celem realizowania procesów związanych z transformacją energetyczną. Dlaczego o tym mówię? Wspomniałem na początku, 40 milionów złotych rocznie płacimy do Skarbu Państwa, do budżetu państwa. Pytamy się, czy te pieniądze do nas wracają. Nie, nie wracają, ale jeżeli mamy iść do przodu, tak, jeżeli mamy odchodzić od węgla, gdzie dzisiaj proporcja jest na poziomie 80 bodajże procent, to węgiel, 20 tak zwane OZE, to musimy mieć z czego inwestować. I uważamy, że dobrze by było, gdyby z tych 40 milionów złotych 50% wracało do budżetu samorządów lokalnych. Tu nie chodzi o Grudziądz, tak? Tu chodzi ogólnie o cały kraj. Wszędzie, bo prędzej czy później te systemy będą niewydolne, jeżeli będzie tak to funkcjonowało, jak funkcjonuje. Mówimy jednym głosem, jak wszystkie samorządy w całej Polsce. Samorządy wszystkie tak mówią. Szanowni Państwo, ja dodam tylko do tych słów, które przed chwileczką wypowiedział Pan Przewodniczący Kowarowski. Radni Koalicji Obywatelskiej, radni Lewicy nie mają wpływu, żadni radni w żadnym mieście nie mają wpływu na politykę rządu. Wiemy, że pod podobnym apelem, możemy tylko apelować, pod podobnym apelem podpisali się samorządowcy z całej Polski. Blisko 500 samorządowców podpisało się pod apelem o obniżenie stawki VAT z 23 do 5%. Taką zmianę w prawie zaproponował też klub parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej w Senacie. Taka zmiana wyszła z Senatu. Niestety większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie odrzuciła tą poprawkę, przez co dzisiaj w styczniu, w lutym, w marcu będziemy płacić nadal 23% VAT za podatek od energii cieplnej. Mamy, Szanowni Państwo, wyliczenia też składowe. Jeżeli chcecie Państwo, możemy Wam je udostępnić. Ile stanowi podatek od, tak zwany podatek, że tak powiem, od emisji dwutlenku węgla? Ile stanowią koszty związane z funkcjonowaniem spółki, ile stanowią koszty węgla w składowej cenie, że tak powiem, węgla. Cenie ciepła, przepraszam. Także jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. To tak jak organizujemy konferencję, to chcemy też pokazać i dać coś, o czym myślimy, że będzie dobre dla Grudziądza, ale nie tylko dla Grudziądza. Myślę, dla wszystkich systemów ciepłowniczych w całym naszym kraju. I stąd nasza propozycja podpisana dzisiaj przez naszą czwórkę. Jest to projekt uchwały, jest to także apel, tak? Będzie w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej Grudziądza o obniżenie stawki VAT na energię cieplną do poziomu 5%, tak jak to było przed rokiem 2023 oraz przekazywanie 50% opłaty za emisję dwutlenka węgla celem realizowania procesów związanych z transformacją energetyczną. Dlaczego o tym mówię? Wspomniałem na początku, 40 milionów złotych rocznie płacimy do Skarbu Państwa, do budżetu państwa. Pytamy się, czy te pieniądze do nas wracają. Nie, nie wracają, ale jeżeli mamy iść do przodu, tak, jeżeli mamy odchodzić od węgla, gdzie dzisiaj proporcja jest na poziomie 80 bodajże procent, to węgiel, 20 tak zwane OZE, to musimy mieć z czego inwestować. I uważamy, że dobrze by było, gdyby z tych 40 milionów złotych 50% wracało do budżetu samorządów lokalnych. Tu nie chodzi o Grudziądz, tak? Tu chodzi ogólnie o cały kraj. Wszędzie, bo prędzej czy później te systemy będą niewydolne, jeżeli będzie tak to funkcjonowało, jak funkcjonuje. Mówimy jednym głosem, jak wszystkie samorządy w całej Polsce. Samorządy wszystkie tak mówią. Szanowni Państwo, ja dodam tylko do tych słów, które przed chwileczką wypowiedział Pan Przewodniczący Kowarowski. Radni Koalicji Obywatelskiej, radni Lewicy nie mają wpływu, żadni radni w żadnym mieście nie mają wpływu na politykę rządu. Wiemy, że pod podobnym apelem, możemy tylko apelować, pod podobnym apelem podpisali się samorządowcy z całej Polski. Blisko 500 samorządowców podpisało się pod apelem o obniżenie stawki VAT z 23 do 5%. Taką zmianę w prawie zaproponował też
też klub radnych, klub parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej w Senacie. Taka zmiana wyszła z Senatu. Niestety większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie odrzuciła tą poprawkę, przez co dzisiaj w styczniu, w lutym, w marcu będziemy płacić nadal 23% VAT za podatek od energii cieplnej. Mamy, szanowni państwo, wyliczenia też składowe. Jeżeli chcecie państwo, możemy wam je udostępnić. Ile stanowi podatek od, tak zwany podatek, że tak powiem, od emisji dwutlenku węgla? Ile stanowią koszty związane z funkcjonowaniem spółki, ile stanowią koszty węgla w składowej cenie, że tak powiem, węgla, cenie ciepła, przepraszam. Także jesteśmy tutaj do państwa dyspozycji. Dziękujemy, prosimy o pytanie. Tak? Tu mam jeszcze przedstawię. Rady na Polski mówił, że na wiele rzeczy nie macie wpływu, a skupmy się na tych rzeczach, na które macie wpływ. Chodzi mi o kontrolę kosztów miejskich spółek. Na przykład MPGN, OPEC, wodociągi powstały za waszych rządów, zarządy wieloosobowe. Spółki te, mimo że są monopolistami na rynku, wydają miliony na reklamę. Co z tym zamierzacie zrobić? Znaczy, nie chciałbym się wypowiadać za wszystkie spółki, ale przytoczę tutaj tak tą spółkę, o której pan powiedział przed chwilą, MPGN, tak? Powiem tak, w mojej ocenie wolę mieć w tym przypadku zarząd wieloosobowy i zysk, a nie tak jak było w 2019 roku, kiedy w tej spółce pracowałem i okazało się, że zadłużenie tej spółki wynosi bodajże, nie wiem, 3, może 3,5 miliona złotych, nie pamiętam dokładnie kwoty, ponieważ to było kilkanaście lat temu, tak? Natomiast przypomnę, skąd ta kwota była. Ale to pan redaktor nie musi mi przypominać, skąd była, bo ja tam pracowałem i doskonale wiem, z czego wynikała. I spółka bodajże przez półtora roku spłacała zobowiązania poprzednika, pana brata. Jeżeli panu o to chodzi, tak. Szanowni to państwo, sprawdziliśmy również, jak wygląda struktura kosztów operacyjnych OPEC. Porównaliśmy 4 lata, rok 2020, 2021, 2022, 2023. I szanowni państwo, cena paliwa, czyli krótko mówiąc między innymi węgla, w roku 2020 wynosiła 35% kosztów operacyjnych OPEC, w 2021 26%, w 2022 33% i gigantycznie wzrosła w roku 2023 do 47%. Wynagrodzenia natomiast, o czym wielu mieszkańców Grudziądza mówi, spadły z 16% w roku 2020 do 10% w roku 2023, czyli struktura kosztów operacyjnych przedstawia nam jasno, że gigantyczny wzrost stawki za energię cieplną powoduje przede wszystkim paliwo 47% i 19% opłaty za emisję CO2. Pozostałe opłaty są malejące, także szanowni państwo, na tyle, na ile mamy wpływ jako samorząd, takie działania staramy się wprowadzać. Wprowadzamy różne rozwiązania, także technologiczne, które sprawiać mają, ale na to będziemy musieli niestety jeszcze troszeczkę poczekać, aby koszty energii cieplnej w Grudziądzu gigantycznie nie wzrastały, abyśmy odchodzili od tej niezdrowej energii, od węgla, na rzecz odnawialnych źródeł energii. Jednakże do tego, o czym mówił chociażby radny Smolarek, potrzebne są środki zewnętrzne. I to, o co apelujemy do rządu, aby te środki, chociażby, które wpłacamy z budżetu OPEC-u, z budżetów naszych domowych tak naprawdę, bo to my przekazujemy do OPEC-u, a OPEC przekazuje do budżetu państwa, te 40 milionów złotych, aby chociaż 20 z tych milionów złotych wróciło do Grudziądza, abyśmy mogli realizować działania związane właśnie z odnawialnymi źródłami energii i obniżać koszty energii cieplnej w naszym mieście. Jeszcze mam jedno tutaj, chciałbym nawiązać, tak, do tych kosztów zarządu. Pan redaktor też pomylił adresata, bo nie jestem panem, ja, pani radna Krystyna, pan radny Tomasz Smolarek, czy pan radny Paweł Napolski, przepraszam, ale pyta pan redaktor, to chcę odpowiedzieć, proszę mi nie przeszkadzać, tak? Czy my jesteśmy władni, mamy umocowania odnośnie powoływania członków rad nadzorczych, członków zarządu? Macie nie mamy. Jaki mamy w koalicji, Jaki mamy wpływ? Oczywiście, że macie wpływ. To są decyzje personalne, których
nie podejmują radni Rady Miejskiej Grudziądza. Ale mogą mam nadzieję, mam prezydenta mam zmianę. Na razie wie pan, mam nadzieję, że wnioskować to my możemy. To jest fakt. Jeszcze raz, ale jeszcze raz powtarzam, tak? Jakie są kompetencje Rady Miejskiej, doskonale sobie zdajemy sprawę, tak? Jakie są kompetencje organu nadzorczego, także widocznie pan redaktor do końca sobie z tego sprawy nie daje, ale rozumiemy, że zaczął się okres kampanijny. Najpierw mamy kampanię parlamentarną, tak? Już widać i słychać w Grudziądzu. Za chwilę będzie kampania samorządowa, no a w zasadzie, no panie redaktorze, ja rozumiem, gdyby mi to telewizja Spółdzielni Mieszkaniowej takie pytanie zadała, ale pan w tym momencie jest niewiarygodny, bo tutaj dotyczy sprawa między innymi byłego prezesa MPGN-u, pana brata Zenona Różyckiego. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo OPEC kilka razy podnosił w ubiegłym roku taryfę, tłumacząc ją przede wszystkim rosnącymi kosztami ceną węgla. Od przełomu roku węgiel tanieje. No. To takie są oficjalne sygnały, czy wobec tego mieszkańcy mogą się państwa zdaniem spodziewać, że nie, bo to jest na przykład obniży taryfę, bo węgiel nie kosztuje tam 3,5 czy 4 tysiące, a już tam 2,5 czy 2. Tak, szanowni państwo, jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości spowoduje, że ceny węgla dostępne dla takich podmiotów jak OPEC będą niższe, jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości spowoduje, że to zakontraktowanie z państwowym podmiotem, które nastąpiło w ubiegłym roku na ten rok, będzie mogło zostać zmienione i stawki będą tańsze, to zapewne te stawki będą mogły zmaleć. Ale to wszystko jest w rękach rządu, ponieważ grudziądzki OPEC kontraktował na rok 2023 węgiel w ubiegłym roku, gdy stawki były jednymi z najwyższych i dostał jasną propozycję. Albo bierzecie węgiel na przyszły rok po tych stawkach, które mamy dzisiaj, czyli w roku 2022, gdy były one wysokie, albo bawcie się sami i radźcie sobie sami z problemem. Tak zachowuje się w dzisiejszych czasach niestety podmiot rządowy, którym jest Polska Grupa Górnicza, jak dobrze pamiętam, tak, która sprzedaje węgiel takim podmiotom jak Miejska Spółka. Także to, czy będzie taniej, panie redaktorze, ze względu na niższe stawki węgla, zależy od tego, jakie działania podejmie w tym zakresie rząd Prawa i Sprawiedliwości, który ma realny wpływ na swój podmiot, jakim jest PGG. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, tanieje węgiel z importu, ale węgiel wydobywany w Polsce przez znowu kopalnie, na które ma wpływ rząd Prawa i Sprawiedliwości, utrzymuje się na tych samych wysokich stawkach, a my staramy się kupować jak najwięcej tego węgla polskiego i kontraktować ten węgiel polski, który jest chyba lepszej jakości, tak mi się wydaje, nie jestem ciepłownikiem, ale chyba lepszej jakości niż ten węgiel z importu, który się nie pali, o którym widzieliśmy. Szanowni państwo, jeden jest problem tutaj jeszcze, bo tak jak Radny na Polski mówił, że i prezes i w ogóle no, chcemy popierać swój przemysł, tak, kupować polski węgiel, ale problem jest inny. No, jeżeli dzisiaj podczas rozmowy z jednym z prezesów OPEC-u słyszymy, że Polska Grupa Górnicza, czyli spółka Skarbu Państwa, tak, podniosła na przełomie grudnia i stycznia cenę tego opału, tak, o 35%. 35% z miesiąca na miesiąc, od tak sobie. To odpowiedzcie sobie państwo sami. Odpowiedzcie na pytanie, tak, no, w jaki sposób może być taniej? No nie będzie taniej, jeżeli dalej będą miały tego typu patologiczne, wręcz bym powiedział, sytuacje. Szanowni państwo, ideą tej dzisiejszej konferencji, pozwolę sobie też zabrać albo spuentować to, było przede wszystkim to, żeby pokazać mieszkańcom Grudziądza to, o czym rząd Prawa i Sprawiedliwości w swoich mediach nie mówi, czyli to, na co samorząd ma wpływ, a na co nie ma wpływu. I dzisiaj chcieliśmy, aby wybrzmiało jasno, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu, czyli nie mamy wpływu na regulacje systemowe, na regulacje prawne związane z ciepłem systemowym. Nie mamy wpływu na zatwierdzenie taryfy cieplnej. Drodzy państwo, wiceprzewodniczący na Polski ma tutaj jasne i konkretne informacje. 47, drodzy państwo, procent to są paliwa, jeśli dobrze pamiętam. Drodzy państwo, ta konferencja ma pokazać mieszkańcom Grudziądza, że samorząd w pewnych obszarach jest bezradny w kontekście działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie byłbym w stanie zrozumieć intencje pana redaktora Różyckiego, natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, dzisiejsza konferencja służy ku temu, aby Grudziądzanie byli doinformowani, znali prawdę i wiedzieli, za co odpowiada samorząd, a za co odpowiada system centralny, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, który funduje
buduje nam to, drodzy Państwo. I to jest idea dzisiejszej konferencji. Jeszcze tylko już ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, doskonale pamiętacie apele czy informacje samorządowców z całej Polski praktycznie w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wydłużało kadencję samorządów. Wówczas samorządowcy praktycznie w całej Polsce apelowali o to, żeby tego nie robić, że po pierwsze jest to niezgodne z obowiązującym prawem, ale też podawało powody, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość to robi. A no właśnie dlatego, już wtedy, w ubiegłym roku samorządowcy z całej Polski mówili, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce wydłużyć kadencję samorządów po to, aby oskarżać ich za swoje niepowodzenia. I dzisiaj mamy dokładny przykład tego, jak właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, działacze tej partii w terenie, działacze zakamuflowani w różnych stowarzyszeniach nowo powstających, także tu w Grudziądzu, oskarżają samorządowców o to, co tak naprawdę jest winą rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiliśmy, mam nadzieję, że w dość tutaj przystępny dla Państwa i dla mieszkańców Grudziądza sposób te informacje, czy te dane, które powodują tak naprawdę gigantyczny koszt cen energii cieplnej w naszym mieście. I podkreślamy, nie mamy na to wpływu jako samorządowcy. Gdybyśmy mieli na to wpływ, nikt z nas nie jest kamikadze. Nikt z nas nie podnosiłby opłat za energię cieplną swoim rodzinom, swoim przyjaciołom, znajomym, czy nawet sobie samemu, tak? No nikt z nas nie jest kamikadze.